Witam Was w kolejnym odcinku z gry Mount & Blade Warband. Miałem ogólnie nagrywać Watch Dogs, ale wpadki z gier się renderują, dlatego niestety muszę co innego. Ale Watch Dogs prawdopodobnie dzisiaj jeszcze nagram, jeśli będę mieć czas, a jeśli nie, no to najwyżej jutro. Dobra, miałem cisnąć do Reindeer, bo jest atakowane. Raczej Reindeer. Reindeer. Dobra, czekamy chwilę. Drogie patrole. Ten! Jaki? Ja chciał walczyć, ale kurde, nie ma. Nie ma plądrowania, poczekam sobie tutaj. A, dobra. Kurde, żeby ta Reindy w tak łatwy sposób stracić. W tak głupi sposób. Wszyscy zawarli pokój, tak? Znaczy ze wszystkimi. Nie mają rozstrzygniętych spraw. Rozejm. Rozejm. Ze wszystkimi. No. Ale jeszcze mamy jedną misję do zrobienia. Odwiedzić damę. Mamy na to 15 dni. I to na spokojnie. Czekajcie, ja to zrobiłem. Ja nie będę tego czytać. Dobra. No i z kolejnym. No i z ostatnim. No, jeszcze ręka do góry, że się jest ucieszony. Dobra. A teraz jemu wpieprzyć. O, cie panie. Widać, że mistrzowski wojownik. Makija nie da rady pierwszy mnie walnąć. No, kim zawsze trzeba 3 razy. Mistrzowski wojownik to ostatni. Dobra, ostatnie szkolenie. A skubany. Dobra. To jeszcze ktoś? A nie, nie trzech, tylko 5 trzeba chyba.
Dobra, jeszcze raz sobie walczymy. Plecami do przeciwnika nas respiło. Nie, dobra, teraz ze swoimi poćwiczę. Dobra. Ale go osłonił. Zbrojny potem piechur, piechur, piechur. Ta dobra, raz tylko sobie zawalczę z nimi tyle. O. Gotowy do awansu, zajebiście. Albo jeszcze, żeby miał samych koni, żeby było to szybciej. A, mogłem z tamtym trenować, ale dobra. Znowu. Z broni padł jako pierwszy. Nikt nie chce awansu, okej. Okay. No tym razem zbrojny trochę dłużej przeżył. Dobra, teraz zobaczymy, czy tym razem teraz nam się uda kogoś awansować. O, to jest Lezalit, dobra. Dobra, jeszcze wkurwiają. Nagrywam trzy osoby, od razu wchodzę do pokoju. A, mogę zobaczyć, czy są do awansu, ale dobra tam. Najgorsze, że oni przez swoich mogą napieprzać we mnie. Kurde, jak ja nienawidzę, jak nagrywam odcinek, 3 minuty później cała rodzina w jednym pokoju się drą. Dobra, tylko ja niestety. Dobra, niech będzie siła, przyda mi się trochę. To się przydaje? Nie, to się akurat przyda. Dobra, jeszcze raz może. Dobra, jebni. Kurde. To jest najgorsze, że on atakuje, a i tak walnął w jego tarczy. To jest kiepsko. Oni mogą nawet przez swoich dwóch walnąć we mnie, a jak jeden z nich trzyma tarczę, nawet koleś, który jest z tyłu, to go nie walnę. To nie walnę tego z przodu. Zwykle tak jest, jak już kilku na mnie wbija, to przeważnie przegrywam.
Bo za dużo tracę życia, a oni się nie cofną. Dobra, pierdzić to. Dobra, no to do tej... Nie, suno, suno. No, suno. Do tamtej damy. W sumie, które ma na wszystko wyjebane. Kurde, ile razy przyjmowałem Randy? To nie było nigdy Egiptu, no to Egipt to przejął, to przejął. To chwilę ci są na ten południowy zachód do nas. Dobra, zanim on dojedzie, no to trochę to minie w sumie. A żadnych misji niestety nie mamy od naszych. Bym musiał od nich odejść, żeby mieli do mnie 100 razy więcej misji niż zwykle. Ale się zobaczy, skoro jest spokój, no to... Zapytam się go. Chociaż czekajcie, kto mnie nie lubi. Plajs, okej. Okay. Please, please, okej, okay. Dobra, zapamiętam. Wtedy miałem tak zapamiętać właśnie, a jakoś niestety mi się nie udało. Czy to Murzyn? Nie, jednak Murzyn. No oczywiście, jak po angielsku to znaczy, że nie mają dla mnie żadnych zadań. Czyli do Suno. O, to ten Libelet był też nasz. Ciekawe, jak on chce to przez to przejść. No, dokładnie. Się mu GPS popsuł. Jeśli w październiku nie zrobi tego ślubu, tamten kolej to się chyba wkurwie. Bo on w czasie pokoju, jak ma czas, jest pokój, masz czas. Ten życie opierdziela się u siebie w mieście i tyle. Jak chcecie w tej grze zrobić ślub z jakąś damą, lub z jakimś kolesiem, zależy jaką macie płeć, to lepiej nie róbcie nigdy w czasie wojny, bo prawdopodobnie będzie bug. No oczywiście na pirackich wersjach. Już to naprawili, pewnie. A tak to będzie to trochę trwało niestety. Dobra, hrabia Klargus, okej. Okay. Dobra, to ja odwiedziłem. Kurde, dalej jest. No cóż, dobra. Jak ja nienawidzę tego błędu, kurde. I skopa. Bardzo dobrze. To ona będzie miała stosunek dalej 20, bo jest ten błąd. Bardzo dobrze, wygrałeś. Niech wszyscy obecni będą świadkami tego, że mnie pokonałeś i że rezygnuję z moich starań u miasta Suno walczy z kryzysem. Czy jesteś zadowolony, młodszy, bez serca? Jak skurwysyn. No, i ona tak cały czas będzie gadać. Dopóki nie weźmiemy ślubów, wtedy będzie uciszona. Piotr, dobrze cię widzieć. Nie możemy się doczekać uczty weselnej, która odbędzie się, gdy się wszyscy zbiorą.
Nie jest problem. Mogę poczekać, tylko ile czasu, ile lat? O. Muszę strzenić chlebę, despin czatuje na mój spadek. Kurde. Dobra, niestety co jedynie co musimy robić to czekać. Tylko ja 270 dni nie będę czekać, żeby ten debil w końcu zrobił ślubo. Ty właśnie, co się staje? Misja nieudana? Za kiepsko czekałeś? Planujesz poślubić osobę o imieniu Lady Nelda. Naucz cię. Którą organizuje hrabia Clargus Suno? Powinieneś zostać powiadomiony o uczcie, gdy tylko się rozpocznie. No dobra, spieprzajcie tego Suno. Czekajcie, nie mów tylko, że czekasz, aż będzie jakaś arena, żeby wszyscy się zebrali. Z ciekawości zobaczyć, gdzie są areny, bo może jak się jakieś skończą, no to może tutaj się coś blokuje. Sargo, Tulga, Jalan, Achmerlat. Dobra, to do Sargo pociśniemy. Zwycięzca w turnieju miejscowości Sargot. Tulga, Jan, Ellen i Achmelat, tak? Dobra, no to do Jalen. Dobra, zanim tam dojdę, to trochę minie. Kurde, trochę dzisiaj pechowo. Aha, fajnie. No to ślubu nie będzie, zajebiście. Nordom. Elchodokowi. Dobra. No to do Nordów jednak. Tak będę latać, jak idiota. A może to odzyskam? Się pocieszę przynajmniej, że coś zrobiłem. Ale zależy jeszcze ile mają wojska. W sumie morale bym sobie powiększył trochę. Dobra, jeszcze tylko jeden koleś. Zobaczymy, czy walczyli między sobą. Pewnie prąd będzie plądrować. No, dokładnie. Nawet taki ucieka. Kurde, trochę za dużo ich jest. 223. Dobra, mam pomysła. Ale jak to nieważne? Jak to nieważne, no. Żeby przyszli do mnie i
oblężenie zamku robimy i tyle. Jak to nieważne? Nawet jego nie spotkałem nigdy? Ale jak im mówię, żeby coś zrobili, to zwykle mają wyjebane to. Serio? Dobra, nieważne. Dobra, zobaczymy, kto przyjdzie. Widać, że ten księć nie ma wyjeban na to. Okej, okay, dwóch mamy. Trzech. Zajebiście. No, 150 do pomocy, więc jest okej. Okay. To jest moja, no to dobra, zajebiście. Niech tam plądruje sobie jak chce. Wieża oblężenia. O, oh, fuck. Siedemdziesiąt osiem godzin. Nie, no to cholernie długo. Czekaj, ponad 3 dni. 72 godziny to 3 dni, to 3 dni i 6 godzin. Czekaj, ile ja mam tego? Dwa tylko. Kurde, no tak, mogę zamiast te zdobywanie łupów to inżynieria, chociaż nie wiedziałem, że będę budować wieżę leżniczą. No chyba, że Knudar przejmę? Tam raczej nie trzeba. No. Miałem morale przeciętne, to zanim będę coś innego miał, to trochę minie. Dobra. O, broń swojej kryjówki. No to będzie misja pewnie od Suno, ale nie. Ja czekam u niego na ten ślub, więc niezbyt. Knudar, jesteś moją ostatnią nadzieją. Czy będę mógł tam zrobić oblężenie? O! No, 8 godzin, 8 a 78. To jednak lekka różnica jest. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób. Tam był Plajs? Jedynie Klajsa widziałem, ale... Poprowadź żołnierzy do szturmu.
No, dlaczego moja postać się zatrzymuje? Dobrze, on jest ślepy. Dobra, wbijamy. Dobra, wpieprza ci tyle. Łucznicy są tu jacyś? Dobra, im pomogę. O nie, mój. Nie. A nie, dobra, Lezalit. Lezalit to tam pół biedy. Raczej nic się nie stało, bo on zawsze zostanie ogłuszony. No, chodź tu. No, dla mnie się spoko walczy. Jak oni nawet na mnie nie patrzą. Gorzej z tamtymi, co wchodzą po schodach właśnie. No. Co on ma na plecach tarczę? Dobra. Dobra, jest dla mnie okej, jak najbardziej. Widać, że skapnięci przeciwnicy. O fuck, fuck, spieprzam, spieprzam. Tu jakie schody spore. Ja ci kurde dam z czegoś rzucać we mnie. Dobra, zajebiście. Stan troszeczkę bliżej, w sumie. Nie, nie, kurde, nie strzelaj. Tylko naładuj, puszczam. No, i tak ma być. Okej, dobra. O fuck. Nagle zaczęli strzelać. I tak mogę sobie spokojnie strzelać nawet. Jakoś to przeżyję. Dobra, jeden mój padł, ale tam nic się nie stało. Przy tylu wrogach to ja bym się zdziwił, gdyby nikt nie padł mnie. Skąd oni strzelają? Stamtąd? Po prawej też? A, tutaj. Dobra, tamtego zbytnio nie trafię. A, niepotrzebnie się ruszyłem.
Dobra, to stąd sobie postrzelam, bo mam od cholery tych bełtów. Kurde, kolejny mój tam. A potrenę sobie skórz przy okazji. Kurde. Coś będzie ciężko. Oni muszą się przez tych tylko przebić i by było zajebiście. Oni nawet przez tych nie mogą się przebić. Było zajebiście, gdyby już przeszli na ten mur. Bo wtedy przynajmniej by walczyli większą armią, no większą. Czy to była tarcza? Gdzieś tam leciała w pizdu. A właśnie o to mi chodzi, zobaczcie. Oni z dwoma, max z trzema walczą. Przeciwko pięciu przeciwnikom, więc tak naprawdę mają kiepsko strasznie. A tak początkowo przejmowaliśmy to. A teraz można powiedzieć, że to staną w martwym punkcie. Dobra. O fakt, tam ci już przyszli. Szybko trzeba zabić jak najwięcej. No i nie trafią oczywiście. Nie, no za późno. No jeszcze tam tylko zabili, co wyszedł. A niech tam stoi. Im więcej tam stoi, tym lepiej. Bo przynajmniej tam ci mają łatwiej się przebić. Ten do mnie strzelał? Chcemy go zobaczyć. Ten jak co chwilę podbiega powoli. Dobra, jeszcze mam 21 strzał. Trochę to długo zajmie. Myślałem, że będzie krócej. Myślałem, że te 2 minuty byśmy kończyli. A to jeszcze nawet nie jest połowa. Nie, i znowu tamten mój. Ja tylko mam te bełty, potem nie będę mógł nawet podejść, bo zginę. Ale wtedy będzie dużo gorzej. Jeszcze raz tylko będą mieli wsparcie. Chociaż tak się staram, staram, aż w końcu się dostaną, że tylko przy ostatnim wsparciu przeciwników się dostaniemy. Ale to i tak będzie za późno, bo później to już by się w sumie nawet nie dało. Ja chciałbym wcześniej, między tymi falami, żeby jednak się przebiło tam z 10 moich. Lub w ostateczności 5, bo następni by wchodzili. Niech tam się odejdą. Wolę, żeby ci poginęli najpierw. No, jak ci poginął, tutaj będą stać tam dalej, to zrobię miejsce dla moich. Dobra, nasi wbijają, muszę jak najszybciej ich zabić. No, to troszeczkę w lewo bym zabił. Kurde, zbyt słabi nam wbijają na ten mur.
Ostatnia strzała, dobra. Ten zdążył wyjąć mi ten. Broń ręczną, kurde. Chociaż nie wiem, nawet jakby zdążyłby. Znaczy, nawet jakby miał dali łuk, to już by było za późno, bo to po jakimś czasie znika. No i do mnie strzelał znowu. Nie no, będą mieli jeszcze jedno wsparcie, ale nasi. Mój się przebił, dobra. I jeden z ich. Dobra, przebijają się nasi w końcu. Ale nie mogę walczyć w ogóle przecież. Mam tak mało HP. No wchodźcie, no. Nie blokuj. No wbijaj. Zobaczcie. Na tego debila co idzie do tyłu, no. Gdyby nie on, to przecież przez takich idiotów ci tutaj giną. Zobaczcie, ile osób by wybiło tak naprawdę. Dobrze, że on nawet rzucać nie potrafi. Ile osób by wbiło? A zobaczcie, ile teraz przez to ginie. Za mną. Nie ty. O, dawaj, 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 dawaj. Dobra, nie, 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 nie. No kurde, nie podniosłeś tego. No za mną. Bardzo mi się ta tarcza przyda. No chodźcie tutaj. Kurwa, co za paralityk, ja pierdzielę. Fajnie, moi giną. Znaczy nie, akurat to nie moi teraz, ale... No nie bójcie się. Bójcie się, że zginiecie, dlatego stoicie i czekacie, aż was... Powystrzelają. Oni czekają, aż im się strzały w łukach skończą. Znaczy strzały do łuków. Biedny odważny, brawo. Ale co na to kilkaset innych. Ten tak naprawdę by kosił, gdyby miał pomoc w ilości, nie wiem, 5. Nawet 3. Ile pospadało. Ty, no to jest okazja. To jest zajebista szansa, cholernie. Nie, 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 bo on do mnie idzie. Dobra, za mną, chodźcie. Dobra, nie będziesz za mną, że wyszli. Tylko się nie denerwuj.
Tylko nie myśl sobie, że to ćwierć mózgi. Nie myśl sobie, że przeciwników jest 12, nas jest 65 i najtrudniejszym przeciwnikiem jest drabina. No, zajebiście. No. Chodź. No, tchórzu, chodź. Nie, no, spieprzaj stąd. Niech się odsuną. Nie, no, to są jakieś jaja. No, sześć przeciwników. Ja nie mogę atakować, bo raz oberwę i ginę, może dwa razy na farcie. A oni nawet nie potrafią wejść po drabinie, no. Brawo, mogłoby zginąć 20 osób mniej i mogłoby wam to zająć 5 minut szybciej. 5 minut krócej w sumie. I będę prosić. Jak nie, to nie. Cebrański rekrut? Kurde. To leśny bandyta jest ze Swadii. Dobra, Tredian. Parlaus. Haringot. No, głosy są podzielone. Dla mnie, mi się to tam nie podoba, niestety. Kurde, zanim ich dogonię. Dobra, chodźcie. No fuck. Dobra. Okej. Klajs. No cholernie są zadania podzielone. Ja chcę zagłosować na tą osobę, która ma najwięcej głosów, a widzę, że każdy głosuje na kogo innego. Klajs głosuje na siebie. Dwie osoby na Klajsa. Rafał, proszę, głosujesz na Klajsa. Nie, on ma w dupie głosowanie, on po prostu spieprza stąd. Nie, z Blajstem nie rozmawiam. Dobra. Dobra, odcinek z 10 minut za długi, no ale cóż, a więc nie moja wina, że boty to takie debile w niektórych zamkach, że nawet po drabinie nie potrafią wchodzić.
A czasem tak potrafię w trójkę na tym treningu pocisnąć, że nie mogę nawet walnąć, bo oni coś w chwili napieprzają, ale dobra, żeby nie przedłużać, więc to było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie, nara.